Hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elspeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z drugiej części Smurfu z więzienia namiętnego kamienia. What? Jakie ty jeszcze nazwy wymyślisz w tej serii? Nie no, zielonego kamienia namiętnego. Ej, coś mi się marzy. Dobrze się czuję. Dzień dobry. Ej, przyznaję się, bez bicia, kurde. Uhu, jak się grało? Webet. Udziela mi się kłopotę. Dzień dobry. Opa, posprzątana. O Jezus, nie skończę. Czasem niektórych rzeczy się nie kończy. Bo wyszłyby... O Jezus Maria, źle. Halo, kto mi... Myszkę rozlegurował. O co chodzi? Ej, jebę. O Jezus, Eliska. Ej, proszę cię. Ała. Powiem ci prawnika. Jak ta prawnika to... A co mnie to obchodzi? A sama se... Ej, sama se radzi. Pa, żegnam. Było miło, ale się zmyło. Droga. Ja cię. Ja w ogóle nie używam tych śmiesznych, namiętnych. Innych. Oj, dzień dobry, nie pluj jeszcze. Bo ja nie wiem, gdzie ja idę. Ała. Show's over. No jak zwykle. Ja doskoczę! Hej! Zeszło. Jezu, co? Ej, naprawdę, nie czuję potrzeby tego używania tego. Ja wiem, że to może by było zajebiste. Może. Zajebiste. Great! I can go this way! No raczej i tak musimy iść w tamtą stronę. Eliska się to przyczyni, to jest to makieta, jak zwykle. Cieszę się, naprawdę. Ja ostatnio miałam tak, w zeszłym tygodniu przez 4 dni mi głowa bolała. No super, świetnie, zajebiście. O, ładnie trafiłeś. No i potem miałam dosłownie, nie wiem, dzień wolnego, dwa może niecałe. I co? I znowu, alleluja! Jedziemy dalej, problemy z głową. Mam nadzieję, że ból ciąg dalszy nastąpił. Niestety. Jak kurza, to naprawdę nie lubię, jak mi głowa boli. Nie lubię, jak mi głowa boli. Nie lubię, jak cokolwiek mnie boli, zresztą mocno. Ale kto lubi, no nie, przecież to jest... Ała, największe zło na świecie. Jak coś boli człowieka, to nie ma siły na nic. Ej, dosłownie, żem prze... Ej, prawie, żem przeleżała. Wtorek? Wejdźmy, wtorek? Tak myślę właśnie. Tak, wtorek, dzisiaj środa. Jeden odcinek ogarnięty, zrobiony, nagrany, wysłany, renderowany jeszcze przed tym. There must be a special portal nearby. Special portal. No dobra. A jeszcze tu kleri tego. Dałoby się popatrzeć, czy ja mam jakieś już gotowe ulepszenia, no bo wiecie. Na razie nic z tym nie zrobię, trzeba resztę ulepszać. A tu jakieś coś... Nie? Nie, bo to są kostiumy, to nic nie ulepszę. No dobra, no to jedziemy po kolei od tyłu. Po kolei? No to od przodu, a nie od... Nie. No i tyle. No bo tamte to były do tych ulepszenia, ale na razie nie mam nic więcej. I dobrze się czuć lepiej.
Bez bólu niczego, bez bólu zęba, bez bólu głowy, bez migreny, bez... Nie, to tak przycisło. Naprawdę, ej, nie życzę nikomu. O ich przyjemności. Wielce przyjemność. Nie życzę nikomu. Namiętnych bólów. Ała, ała. Ojojoj, ej, panie. Ej, co to? Co to miało być? Ropuch, zaraz się do... Dojadę cię. Znajdę cię i dojadę cię. Ej, ostatnio żeśmy widzieli... Zaczęliśmy już... Koncert życzeń. Ej, co? Idźmy świąteczny poszedł drogi. Koncert życzeń. Jak ja teraz zejdę na dół? Da się skoczyć? Da się skoczyć. Ej, złoty nie będzie! Myślałem, że trafię. Dajcie. O tyle. Nie jestem. Ja bo mam wielki łeb, jasne. Motylku! Moje karmaś sidło wyglądali się. Ej, kuźba, jak ja widzę, że ej, dodają świąteczne filmy czy coś tam gdzieś, no nie? Ej, wszystkie na jedno kopyto te romansidła świąteczne. I to tak namiętnie tyle tego teraz wyszło. Że nie ostatnio, ale ogólnie tego jest... O Jezus. Na HBO? Chyba... Albo na HBO, albo na Prime jest tego... Ohohohoho. Tak patrzę. Ej, kuźwa. Historia wszystkich już znam, jak będzie się zaczynać, jak będzie się kończyć. Jezus Mary. Ej, centralnie. Ej, wiem, haha, hihi, haha, haha, ała, ała, ała. Ale jednak. Aha. Ja zamiast używać pięknych, namiętnych, ja tego nie używam. Jej, srebrno sp... Srebrno. Srebro spadaj. Nawet nie. Punkciki by się... Nie! Rozpocznij ponownie dam! O Boziu, przepraszam. Obrót. Ej, mogłam nacisnąć. Przepraszam, zwiesiłam się. Rozmarzyłam się o filmach romantycznych na świecie. Ej, udało się, kurwa. Ej, kurwa. Ech, wydało się, no. No, to sobie zrobię. Nie, bo żeśmy wczoraj oglądali taki jeden i to tak... Spoiler? Ej, na Netflixie chyba jest. Dwie części tego, nie wiem za jaki grzech. Dwie części tego. Nie wiem, nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem za jakie grzechy. Dwie części tego zrobimy. No, ale... Co będzie w drugiej części? I czemu to się nazywa druga część? Ja rozumiem, druga część mogłaby się nazywać drugą częścią, jakby były te same te. Znaczy nie wiem, czy... Może będą te same. Ktoś ich kuźba wie. Ja nie. To były dwie takie same licencje. Jedna była księżniczką. Och, ach, kuźba normalnie. Druga była normalna, się zamieniły, o Jezu, i zakochały się. No. Inny facet taki. Oj, och, o. Spoiler. Co dla kogo? I takie, och, ach. Och, ach. Nie, ja już jestem za stara na filmy romantyczne. Chyba to jest stare. Stare filmy. Mojego dzieciństwa będą robić kontynuację i ja się boję, co z tego im wyjdzie. Mojego dzieciństwa.
spadła. Różowe ka- nie, różowe kaczątko, nie, 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 nie. Nie, ale film mojego dzieciństwa to są horrory, więc się śmieję, że chyba normalna osoba, ej, film dzieci, a jakieś tam komedia, jakieś romansidły, dziewczynki powiedzą, ej, mamusia mi tu... Mamusia mi puszcza... Nie, nie wiem, czy dziecko będę puszczać. Mamusia mi puszczała. I tak dalej, albo bajki, moja ukochana bajka z dzieciństwa, nie jakiś film, bajka. Szło mi gorzej, no nie? No więcej nie dostanę. No ej, minutę cztery. Wyjdź. No Eliska, jak powie właśnie ten. Film z dzieciństwa to są dwa filmy z dzieciństwa, które pamięta i które uwielbia i które często do nich nie wracam. A jakoś tak. Ale moje filmy z dzieciństwa to jest, jeden to jest Beetlejuice, czyli Sok Żuka, a drugi to jest Return of the Living Dead, czyli Powrót Żywych Trupów. Piękne miałaś ty kuźwa dzieciństwo, naprawdę, ej, pozazdrościć. Ładne, nie? Ej, piękne, dwa horrory, ej, dzięki. Dzięki, tato. Dosłownie, ej. Ej, no co zrobię, no. Takie, może nie takie życie, ale no. Ja tam się nie upraszam. Czarodziejki z księgi. Ej, tak wyszło, nic nie poradzę, żebym tata mi horrory puszczał. Nie, ja nie narzekam na to. Ani trochę. O kuźwa. Zabij się! Me. Przynajmniej będę tutaj. A da się tam? Pewnie się da. Jakoś tak. Nawet boję się, co oni zrobią. Druga część ma być. Ej, w przyszłym roku już. W przyszłym roku. Sok Żuka, druga część. Czyli Beetlejuice. Ej, kurde, uwielbiam. Kochanie, co dzisiaj wieczór... Oglądałam. Ej, nie, dzisiaj ryję. Przepraszam. O, obudził się. O, Witku, mowa. Ej, kurde. Muszę zrobić przekuj. Chłopie, wiesz, że nagrywa. Ech, mech. Several days later. Dobra, jestem. Ej, tak, podprawnik musi tyłek mi zawracać. Tęsknił się. Nie no, żartuję. No więc, ej, Beetlejuice, ej, co oni z tego zrobią? Tak jak mówię, w przyszłym roku będzie premiera. Ej, we wrześniu, ej, kurde, ej, tylko nie wiem którego. No jest ty któryś mi migło, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. 24 bodajże. Czyli tak dwa dni po moich urodzinach. Kochanie. Prezent urodzinowy możemy iść do kina. Ja nic nie chcę więcej od ciebie, chłopie, proszę cię. I tak wystarczająco. Time for a clean sweep. Tak jest wystarczająco. Ej! Ja nie jestem wymagająca, tyle mi wystarczy. Więc zobaczymy. Bardzo mnie cieszy, bardzo mnie niepokoi też, no wiem. Wiem, że ja jestem osobą, która jakoś i bardzo wiele nie wymaga od filmu, ale jeśli to jest film taki mój, ej, z dzieciństwa, no to jednak. Jednak. Oczywiście aktorzy wracają, tam Michael Keaton jako właśnie Beetlejuice wróci i Winona Ryder? Chyba tak. Wrócą do swoich ról, tylko wiadomo, będą jakieś. Ona będzie starsza, a on nie wiem. Nie, raczej tak mu make-up zrobię, że nawet nie będzie wiadomo, że on. Więcej. 30. Ej, 35 lat później to będzie. Czyli prawie tyle, ile ja. Ja w przyszłym roku mam 35. Więc no. Tyle w temacie. Ciekawe, ja tam nie miałam gdzieś skoczyć. Tam było. Chyba nie sądzę. Ej, no 35 lat później, ej, zobaczymy, co im z tego wyjdzie. No bo to jest, ej, ja wiem, im z dzieciństwa, no nie ja mówię, on jest chyba 88, ja jestem 89, no to...
starszy, ale no, ja i tak 35 będę w przyszłym roku, nie? Więc zobaczymy i ja jestem bardzo ciekawa. Nie, nie ma szaka na mnie! Nie, wszystkich nie pokonam na pewno. Myślałam, że się skułam dosłownie. Solas! Ej, nie. Nie pyskuj. Solas! Nie rozbiera. Nie. Ubierz się. Na głowę też. Solas! My będziemy cię już stukać, o co chodzi? Nie bój się. Hello, guys! Stolas is right in front of me. Great. Talk to him. He may not be so bad. You again? There's no need to whisper. I can hear you talking to your friends. Oh, pardon me. My name is Storm. We haven't really had the time to introduce ourselves. In any case, I have to say that you haven't made it easy for me. Why should I be nice to you? You're all the same. You only want to use me. Use you? No, you're wrong. I just want to have a chat with you. For example, can you smurf me what you're looking for? What I'm looking for? I want to free myself from the green stone for good. That's what I'm looking for. Well, maybe we could help you. Help me? That's a new one. I suppose you only want to help me by teaming up with that evil alchemist. So long. I've got no time to chat, and you're not even worth fighting. Wait, you're wrong! We haven't teamed up with him. Well, we kind of have, but it's not what you think. Silence. Have fun with my creation. Another version of me who will hopefully teach you a lesson. Oh no, Smurftastrophe! Hey guys, can you hear me? Oh, this is all going wrong. Oops. Walka z bossem. Dzień dobry, dawaj to. O. Nie rozbieraj się, chłopik, nie chcę. Ej. Serduszko! Look out, I'm being attacked. Dawaj tą klatkę. Take that. Ała, bolało. Let's stay alert. Można tam jakoś więcej? The joke's over. Joke? No i co? You can't escape. Jak nie? Chłopie. Now I feel fit again. That was just an appetizer. Now let's get on with the main reklama course. Czego? Bielizny. Ej, kuźwa, bielizny. Co? Jakie? Jakie zaś bielizny, Eliska? Halo? Halo? Co to ma? Ej, koniec! Przestań machać! Ej, uspokój się! Jezus Maria! Kończ! Kończ! Kuźwa, mówię ci, kończ! Nie. Nie, kuźwa, Eliska, będziesz tak do jutra. Oj. Huhuha, ale trafiłam. Wcale nie trafiłam, bo on mnie trafił. I tak do jutra. Dawaj tą klatę, dawaj to serce, bo ci przejdzie. Jezus Maryja. Głupie! Ej, Lords of Fallen, dzień dobry! No co ty nie powiesz, kochanie, ała! Co, coś ci nie pasi? Oh, still standing.
Tak, często je. Co to było? Co to było? Aha, pewnie ten. No właśnie, ten. Ale wy mnie lejecie? Ała, jeszcze Solas, jeszcze... Solas, dopadłam cię! Ja tak średnio. Czekaj. Gagę masz, to się... Napij. Nie wiem czego. Jezus, te bumbelki. Czy mogę cheaterską stanąć na... Nie. Ryska, nie cheatuj gry. Nie no, spoko, pokonam go, to nie jest ten... Problem. Ani trochę. Jednak to trochę tyle. Look out, I'm being attacked! No, ty nie powiesz! Ojejejejeje. Kochanie, ja gram w Lords of Fallen, ty nie wiesz co to... Nie wiesz co to jest. No chodź. Teraz takie... Ej, jak postoję se tu, to możesz mieć słowo. Dosłownie! Ej, nic mi tu nie robi. Kochanie, i tak mi nie trafisz, jakbyś chciał. Ja ciebie też. No i co? Oj, pokaż te twoje czary mary. Eliska cię szczytowała, ej! Nie masz szału. O, nawet myślałam, że tu... Dawaj te ręce! Zaraz, dawaj. Baby. Ej, powodzenia! Ej, naprawdę, chłopie! No dawaj tu! Jak on mnie nudzi tymi atakami, naprawdę. Ej, naprawdę, ej, to jest nudne. Tak, mnie troszeczkę mu zabraknie. Dosłownie. Esencja Sola. O Jezu, esencja Sola. Ej, punkciki! Juhu, mogę wracać gdzieś. Rudela Gargamela. Się rymuje. No, Storm! I'm glad to see you again, even though I'd have preferred it to be in happier circumstances. It was all my fault, Papa Smurf. Don't blame Storm. Never mind. What's done is done. We have more urgent things to deal with. Tell me about it. So, spare me the apologies and let's deal with this cursed creature. And it's still on the loose. This creature is called Stolas, and I bet you were the one who annoyed it with all your smurfery. Oh, here we go again. It's all my fault. Come on, let's concentrate. While you were in the forest, Gargamel and I smurfed some research. Stolas told you that he wanted to free himself from the Greenstone's bind? That seemed weird to us, because it seemed like he had just escaped from it. But we need to think about it like a genie smurfing from his lamp. Even if he's outside it, it's like there's an invisible chain binding him to it. Get it? No need to be a genius to understand that. This green stone is a stone of captivity, and the creature is still bound to it. Oh, we can make a new one from the fragments I collected in the laboratory. And the magical substances you smurfed on the creature and in the forest when you smashed these strange crystals. Ah, and then we can look it up forever, repair the damage it's caused, and go back to our own lives. Perfect, right? I'm sure there's another solution. No, there isn't. Do we really need to hear every Smurf's opinion? We have to act! That creature is destroying everything in its path! Calm down. We need to prepare ourselves for what's next.
We need the Smurf, the portals that Stolas opened. We must also repair the damage he caused and Smurf this magic essence again. You can count on us, Papa Smurf. With the Smurfomix, we're definitely up for the job. Hurra! Idziemy dalej. Jeżeli teraz tam... Gdzie? Nie? Nie, a czemu tyle portali się pojawiło? What the fuck? Zielone? Na zdanie? Pracuj się. A gdzie jesteś, kochanie? Cię nie widzę. Gdzie? Tam? Tam jest pracuj. Pewnie pójdziemy zaraz tam. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym jutro i porozmawiamy z pracusiem spokojnie i pójdziemy w kolejnej otchłani. Ej, to nie te gry, to nie Lords of Fallen i tak dalej, tylko ej, smurfy. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi i gdzieś tam na ekspanującym rąkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro, tak jak mówię, słyszymy się w kolejnym odcinku z drugiej części Smurfów. Dzięki, cześć!